słuchać Bestie w RMF FM. Sezon drugi. Imiona i nazwiska: Fred West i Rosemary West. Stan cywilny: małżeństwo. Zamieszkali przy Cromwell Street 25 w Gloucester. Ulubione małżeńskie rozrywki: molestowanie seksualne, tortury, gwałty, morderstwa, ćwiartowanie zwłok. Liczba ofiar: między 11 a 30. Jest 24 lutego 1994 roku. W zazwyczaj spokojnym brytyjskim Gloucester panuje chaos. Epicentrum to dom przy Cromwell Street 25. Przed domem stoi cała flota radiowozów i specjalistycznego sprzętu. Już za chwilę na jaw wyjdzie ogrom potworności, jakie przez lata toczyły się w tym domu. Już za chwilę okaże się, że Fred i Rosemary to najbardziej krwawi seryjni mordercy w dziejach Wielkiej Brytanii. Co tu się dzieje, pani kochana? Co to za tumult? Tyle policji, jakieś maszyny? To u Westów. Wie pani, tam się działy złe, niedobre rzeczy. W ogrodzie przy Cromwell Street policja znajduje 9 martwych młodych kobiet. To większość znanych nam ofiar państwa West. Ile ich było w rzeczywistości? Ciężko stwierdzić. Historia Freda i Rosemary, podobnie jak historie większości innych seryjnych morderców, zaczyna się w ich dzieciństwie. Oboje pochodzili z trudnych rodzin. Rodzice Rosemary rozstali się, gdy była jeszcze małą dziewczynką. Niedługo po tym Rosemary wyprowadziła się od matki i przeniosła do ojca. Fakt ten odcisnął stałe piętno na jej życiu. Ojciec był schizofrenikiem i pedofilem. Od najmłodszych lat regularnie wykorzystywał i gwałcił Rosemary. Dziewczyna nigdy nie doświadczyła zdrowych relacji międzyludzkich. Szybko zaczęła trudnić się prostytucją, a w wieku 15 lat związała z 28-letnim Fredem Westem. Ojciec sprzeciwiał się temu związkowi. Zabraniam ci, słyszysz, gówniaro? Nie wolno ci się do niego wyprowadzać. Zgłoszę cię do opieki społecznej, dziwko. Jednak jak się szybko okazało, były to tylko puste słowa. Fred, niemal dwa razy starszy od swojej partnerki, też pochodził z patologicznej rodziny. Był najmłodszym z szóstki dzieci. Dorastał w skrajnym ubóstwie. Jego ojciec był zoofilem. Czasem wymagał od małego Freda, by ten patrzył, jak ojciec kopuluje ze zwierzętami. Zdarzało mu się też wykorzystywać syna. W wieku 15 lat Fred rzucił szkołę. Zaczął życie z drobnych przestępstw. Przejawiał też coraz większe skłonności do przemocy. Gdy osiągnął pełnoletność, wziął ślub z 18-letnią prostytutką Catherine Costello. Ogłaszam was mężem i żoną. Catherine Costello w chwili ślubu z Fredem była już w zaawansowanej ciąży. Fred nie był biologicznym ojcem dziecka, ale tuż po narodzinach adoptował malutką Charmaine. Rok później do rodziny dołączyła kolejna dziewczynka, Anne-Marie. W przyczepie kempingowej, w której mieszkali, powoli robiło się ciasno, ale nie powstrzymało to Freda przed sprowadzeniem do domu kolejnej dziewczyny. Iza McNeil nie była jednak córką pary, a kochanką Freda Westa. Zresztą niedługo później West sprowadził do przyczepy kolejną kochankę, Anne McFall. Im więcej kobiet sprowadzał do domu, tym mocniej okazywał swoje sadystyczne skłonności. I co? Znowu rozbiłaś talerz? Może trzeba ci uciąć rączki, skoro nie umiesz nawet pozmywać. A ty co się gapisz? Bierzesz jej stronę? Może wyłupię ci oczy tą łyżką, żebyś nie musiała się gapić. Co? Catherine Costello i Iza McNeil, przerażone coraz większą brutalnością Westa, uciekły. Zostawiły z nim niestety córki i Anne McFall. Niedługo później McFall zaszła w ciążę i chciała zostać nową żoną Westa. Jednak gdy była w 8 miesiącu ciąży, zaginęła bez śladu. W rzeczywistości była pierwszą osobą, którą zabił Fred West. Ale jej los poznano dopiero wiele lat później, gdy po ujawnieniu ogromu zbrodni Freda i Rosemary policja szukała kolejnych ofiar. Niedługo po poznaniu Freda, Rosemary zaszła w ciążę i razem z jego córkami przeprowadziła się do mieszkania przy Midland Road 25. Jednak tuż po przeprowadzce Fred wpadł w drobny konflikt z prawem. Został aresztowany i na krótki czas osadzony w więzieniu. Z tego powodu to Rosemary głównie zajmowała się dziewczynkami. Charmaine, Anne-Marie i nowonarodzoną Heather. Jak się łatwo domyślić, Rosemary nie była przykładną i wzorową matką. Macocha utrzymywała rodzinę z prostytucji, a życie starszych dziewczynek było wielką męką, jak wspominała później Anne-Marie. Charmaine irytowała macochę. Była twarda. Niezależnie od tego, co Rosemary jej robiła, nie płakała. A wierzcie mi, Rosemary potrafiła się znęcać. To jedyne, co potrafiła. Wiem, bo sama tego doświadczyłam. W
czerwcu 1971 roku Rosemary morduje 8-letnią Charmaine. Niedługo potem Fred wychodzi z więzienia i dowiaduje się o śmierci adoptowanej córki. Jej zwłoki ćwiartuje, pakuje w worki, które wrzuca do dziury w kuchennej podłodze, którą następnie betonuje. Sąsiedzi zauważyli nieobecność dziewczynki i często o nią pytali. Odpowiedź zawsze była ta sama. Charmaine już nie chciała z nami mieszkać. Przeprowadziła się do Szkocji, do swojej biologicznej matki. Wszechświat chyba usłyszał powtarzaną jak mantrę wymówkę Rosemary i sprowadził pod próg Westów Catherine Costello, matkę Charmaine i Anne-Marie. Catherine, zaniepokojona losem swoich córek, chciała je zobaczyć. Fred, przerażony, że śmierć Charmaine wyjdzie na jaw, morduje Costello na oczach Rosemary, a następnie ćwiartuje i wywozi zwłoki. Zakopuje je w pobliżu miejsca, w którym kilka lat wcześniej ukrył ciało Anne McFall. Styczeń 72. Wreszcie pełnoletnia Rosemary West może poślubić swojego ukochanego. Pół roku później rodzi się ich kolejna córka, May. Rodzina przeprowadza się na Cromwell Street. Rosemary nadal utrzymuje ich z prostytucji, a Fred uwielbia ją podglądać. Często robi jej też zdjęcia z innymi, które potem wysyła do magazynów pornograficznych. Jakieś pół roku po ślubie Westowie zatrudniają Caroline Roberts. 17-latka zgodnie z umową miała być opiekunką dla stale rosnącej gromadki ich dzieci. Zaproponowali jej także, by z nimi zamieszkała. Dziewczyna przywitała ofertę Westów z nieskrywaną ulgą. Ach, dziękuję państwu. To taka wspaniała wiadomość. Wreszcie będę mogła się wyprowadzić od ojczyma. Caroline nie wiedziała, że uciekając od bijącego ją ojczyma pod dach Westów, skazuje się na prawdziwe piekło. Coraz bardziej sadystyczni Westowie brutalnie znęcali się nad dziewczyną i wielokrotnie ją gwałcili. Po miesiącu dziewczynie cudem udało się uciec. Zgłosiła się na policję. W styczniu 73 Fred i Rosemary stanęli przed sądem. Przyznali się do seksualnego wykorzystania Caroline i usłyszeli wyrok. Sąd uznaje oskarżonych Freda i Rosemary West winnymi i skazuje ich na karę grzywny w wysokości 50 funtów. Cóż, wyrok sądu ciężko nazwać sprawiedliwym, ale tak działał system prawny Wielkiej Brytanii w latach 70. Po złapaniu Westowie stali się znacznie ostrożniejsi. Ich kolejnym ofiarom nie będzie dane uciec. W kwietniu 1973 roku z ich rąk zginęła koleżanka Rose po fachu Linda Goff, która mieszkała w ich domu. Kilka miesięcy później sprzed kina porwali 15-letnią Carol Ann Cooper, którą potem długo gwałcili, a w końcu udusili. W grudniu zrobili to samo z 21-letnią Lucy Partington. 15-letniej Shirley Hubbard zakleili całą głowę taśmą, pozostawiając tylko mały otwór na gumową rurkę, przez którą oddychała. Juanitę Mott obwiązali plastikowym sznurkiem i zakneblowali dwiema nylonowymi skarpetkami, po czym patrzyli, jak dziewczyna kona w męczarniach. Shirley Robinson zginęła, bo zaszła w ciążę z Fredem, co nie spodobało się Rosemary. A w sierpniu 1979 roku z ich rąk zginęła 16-letnia Anne Chambers. Anne Chambers to ich przedostatnia znana nam ofiara. Być może z jakiegoś powodu faktycznie przez kolejne 8 lat nikogo nie zamordowali. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że zmienili miejsce, w którym ukrywali zwłoki, a policja nie jest w stanie go znaleźć. Westowie, poza torturami i gwałtami na obcych kobietach, nie oszczędzali także swoich córek. Fred zmuszał do seksu wiele z nich, z niektórymi miał nawet dzieci. Rosemary nie była lepsza. Sama molestowała córki i często przyglądała się temu, co robił z nimi Fred. Gdy w wyniku traumy młodziutka Anne-Marie zaczęła się prostytuować, Rosemary miała powiedzieć: no, wreszcie jest szczęśliwą dziewczynką. Kilka lat później, w wieku 15 lat, Anne-Marie uciekła z piekła przy Cromwell Street, choć doświadczenia te stale odcisnęły na niej piętno. Początek końca ich zbrodniczej działalności przypada na rok 1987. Po ucieczce Anne, Fred zabrał się za kolejną ze swoich córek, Heather. Jednak ona nie zamierzała siedzieć cicho. Opowiedziała wszystko swoim przyjaciołom. On mnie zgwałcił i wszystko sfilmował. Westowie, przerażeni tym, że córka wszystko wygadała, zamordowali ją i zakopali w ogrodzie. Rosemary znów zaczęła rozpuszczać nieprawdziwe plotki. Heather stała się nieznośna. Nie mogliśmy się z nią dogadać. Uciekła do Szkocji ze swoją lesbijską kochanką. W opowieść nie uwierzyli rodzice przyjaciół Heather i zgłosili sprawę na policję. Mimo trwającego śledztwa, Westom jeszcze przez kilka lat udawało się unikać kary, ale śledczy i opieka społeczna byli nieugięci. Gdy w 1994 roku udało się zdobyć nakaz na przeszukanie ich domu i ogrodu przy Cromwell Street, wszystko stało się jasne. Fred przyznał się do blisko 30 morderstw. Upierał się jednak, że Rosemary nie brała udziału w żadnym z nich i jest niewinna.
Policja nie wierzyła w tę śpiewkę, ale była w stanie potwierdzić tylko 11 morderstw, w których uczestniczył Fred, a w 10 z nich brała udział także Rosemary. Oboje mieli stanąć przed sądem, jednak Fredowi, mimo że strażnicy mieli go pilnować 24 godziny na dobę, udało się powiesić w celi. Rosemary nie wymknęła się wymiarowi sprawiedliwości tak jak jej mąż. Próbowała się bronić, robiła z siebie ofiarę, niechętnego świadka okropieństw, których dopuszczał się Fred. Ale ogrom dowodów i szokujące świadectwo, które przedstawiła Anne-Marie, nie zostawiły żadnych wątpliwości. Oboje mnie wykorzystywali, torturowali, bili, kopali. Ojciec gwałcił mnie kilkaset razy. Pozwalali na to też wujowi i ojcowi Rosemary, ale pierwsza była macocha. Mówili, że jestem ich ukochaną dziewczynką i że powinnam być im wdzięczna. Miałam 8 lat. Cała Wielka Brytania była wstrząśnięta makabrycznymi dokonaniami Westów. Nawet sędzia nie potrafił powstrzymać emocji, ogłaszając wyrok w sprawie Rosemary. Jesteś potworem. Potworem, którego zamkniemy na zawsze. Słyszysz mnie, Rosemary? Nigdy nie wyjdziesz z więzienia. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.